365 dni czekaliśmy na ten moment, na moment, w którym zostaną nagrodzeni laureaci oraz zwycięzcy tego jedynego w Polsce konkursu, który, proszę Państwa, szerzy i propaguje pozytywne wzorce, zachowania i wartości patriotyczne wśród młodzieży. Młodzieży na całym świecie, polonijnej młodzieży. Mówimy oczywiście o konkursie filmowym historycznym Patria Nostra. Jarosław Milner, witam i zapraszam. Oczywiście poprowadzę dzisiejszą uroczystość i przemierzymy razem fantastyczną, historyczną przygodę. Obserwuje nas ogromna liczba naszych uczestników, którzy przez internet uczestniczą w dzisiejszym wydarzeniu. W związku z czym myślę, że warto ich w tym momencie pozdrowić. Pozdrawiamy wszystkich, oczywiście, którzy pozdrawiamy. Są z nami za pomocą internetowych łączy. Chcieliby się serdecznie podziękować naszym patronom honorowym, partnerom, fundatorom nagród, mecenasom za wsparcie, za środki finansowe, za wspaniałe nagrody, bez których realizacja tak dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa. Czas na KGHM Polska Miedź i nagroda powędruje do prezesa zarządu tej spółki, pana Marcina Chłudzińskiego. Dziękujemy serdecznie. Srebrny partner, natus est. A teraz, proszę Państwa, zobaczmy krótki materiał promocyjny KGHM Polska Miedź i zobaczmy, jaka to wspaniała instytucja. Możliwości KGHM Polska Miedź S.A. Przechodzimy do kulminacyjnej części naszej gali, a mianowicie zaszczytnego miejsca pierwszego. Któż to taki, któż to taki? Chwila niecierpliwości musi być. Prosimy o fanfarę. A więc, proszę Państwa, miejsce pierwsze w tegorocznym, można powiedzieć nawet światowym, globalnym konkursie historycznym Patria Nostra. Zwyciężają, proszę Państwa. Uwaga, uwaga. Miejsce pierwsze, zaznaczam. Karagandyjskie Obwodowe Stowarzyszenie Polaków Polonia, Kazachstan. Wielkie brawa. Serdecznie gratulujemy. Zobaczmy może, zanim zadamy naszym zwycięzcom te przepiękne pytania, zobaczmy, jaką pracę nadesłali na konkurs i dlaczego ona właśnie wygrała. Trzeciego sierpnia 1939 roku minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop i ludowy komisarz spraw zagranicznych Związku Sowieckiego Wiaczesław Mołotow podpisali w Moskwie pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem dodatkowym. Konsekwencją tego był czwarty rozbiór Polski. Pakt Ribbentrop-Mołotow był podstawowym dokumentem współdziałania III Rzeszy i ZSRR po wybuchu wojny. Na jego mocy Hitler i Stalin dokonali podziału znacznej części Europy. Niemiecki atak na Polskę rozpoczął II wojnę światową, a dwa tygodnie później wojska radzieckie wkroczyły na terytorium Polski. Jakie emocje, halo Kazachstan, szczęśliwi, zadowoleni? Niespodziewanie, duma na to rozpiera. No właśnie widać. Pokażcie, jak was duma rozpiera. Nie wstrzymujcie się, pokażcie swoje emocje, niech to cały świat zobaczy. Pięknie.
Moi drodzy, a teraz przygotujcie się na pytanie, które zada nasz gość specjalny, już ostatniego pytanie. Dzielnie wyczekał z nami tyle godzin, ale w końcu się doczekał, żeby zadać te swoje zaszczytne pytanie dla miejsca pierwszego, czyli dla naszych zwycięzców. Więc połączmy się z zastępcą dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i moim ulubieńcem, panem Michałem Wiśniewskim. Panie Michale. Pytanie dla zwycięzców, prosimy. Bardzo się cieszę, że żeście Państwo zdecydowali się na wzięcie udziału w tym konkursie. Bardzo serdecznie gratuluję. Ja mogę również coś od siebie rodzinnego powiedzieć, coś związanego z Kazachstanem, dlatego że mam wielu przyjaciół w Kazachstanie. Moi rodzice przez szereg lat przyjmowała jak swoje dzieci. Dzieci polskie, dzieci z Kazachstanu na całe wakacje. I do dzisiaj utrzymujemy z nimi kontakt, bo im udało się wrócić do Polski, chociaż ich rodzice nadal mieszkają w Kazachstanie. I bardzo was podziwiamy, i mówię to w imieniu mojej rodziny, że w tych trudnych czasach udało się wam kultywować polską tradycję, polski język i serdeczne, myślę, że mogę powiedzieć w imieniu wielu Polaków, serdeczne Bóg zapłać i dziękuję za to, co robicie i krzewicie nadal tą kulturę. Dziękujemy. Dziękujemy. Również prosimy przekazać niskie ukłony dla pana rodziców za wsparcie i pomoc dla rodaków z Kazachstanu. Dziękuję, na pewno przekażę. A do Stasia, który mieszka w Polsce i od 18 lat przyjeżdża do nas, do domu jak do swojego. Zaraz zadzwonię, napiszę SMS-a, że z jego rodzinnego kraju drużyna wygrała tak fajny i ciekawy konkurs. To też prosimy przekazać mu pozdrowienia do rodaków. Życzę wszystkiego, co najlepsze. Dziękujemy. Tak. Dziękujemy serdecznie, panie Michale, za zadane pytanie. Dziękujemy, że dotrwał pan do końca. Jest pan cały czas obecny razem z nami. Cieszę się, że pytanie również było bardzo pozytywnie zadane naszym zwycięzcom. Laureaci Grand Prix 5. edycji festiwalu filmowego historycznego Patria Nostra. Vivat! Vivat! Laureaci z Karagandy, z Kazachstanu, nasi rodacy, dzielnie tam polskość podtrzymujący i pielęgnujący. Vivat! 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 Dalej trwali, wzmacniali się i znajdowali także w nas oparcie, w ich trudach i codzienności. Vivat, laureaci 5. edycji Grand Prix! Vivat! 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 Niech żyją! Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy serdecznie, kochani, że byliście z nami. Nasza gala powoli dobiega końca. No niestety wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Nawet i nasza gala, ale miejmy nadzieję, że za rok ponownie się zobaczymy już bez obostrzeń pandemicznych i będziemy wszyscy razem wspólnie mogli się cieszyć, patrząc sobie w oczy. Dziękuję zgromadzonemu jury oraz radzie i panu szlachcicowi naszemu, który oczywiście dumnie tutaj z nami przez całą swoją obecność podczas trwania naszej gali dotrzymywał nam towarzystwa i uczył nas, co to tak naprawdę być prawdziwym szlachcicem. Bo to jednak polska duma narodowa. Dziękuję wam bardzo gorąco, kochani. Uważam, że tegoroczna gala naszego wspaniałego, oczywiście filmowego konkursu historycznego Patria Nostra uważamy za zaakceptowany i za oczywiście udany. I jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim laureatom i w szczególności nagrodzonym. Mam nadzieję, że do zobaczenia.